Drużyna Kleszczewi Kleszczewo. W bramce z numerem pierwszym Dominik Wesołowski, z numerem trzecim Grzegorz Mołdyjek, z numerem szóstym Michał Stańczyk, z numerem dziewiątym Adam Buczma, z numerem czternastym kapitan zespołu Paweł Błaszczyk, z numerem szesnastym Bartosz Miedziński, z numerem dziewiętnastym Michał Maszkalski, z numerem dwudziestym pierwszym Przemysław Sarecki, z numerem dwudziestym drugim Roman Kalec, 23 Szymon Majewicz i numer 11 Konrad Kistowski. Drużyna TPS-u Winogrady dzisiaj w troszeczkę zmienionym składzie z numerem 24 w bramce Witold Atanasewicz, z numerem 2 Adam Grygański, z numerem 3 Dawid Szpakowski, z numerem 4 Kamil Łazniczak, z numerem 6 Adam Pochowski, 9 to kapitan zespołu Krzysztof Rapajczak, z numerem 11 Mateusz Steltman, 13 Jakub Krawczyk, 14 Jakub Uszler, 18 Jakub Stanulewicz i numer 20 Mikołaj Muszyński. Trenerami zespołu Kleszczewie Kleszczewo jest pan Krzysztof Zdęga, kierownikiem drużyny pan Maciek Wesołowski. Witamy też drugiego trenera, pana Jarka Pytliwskiego, oraz prezesa klubu pana Leszka Strańczyka. Jeżeli chodzi o drużynę rezerwowej drużyny Kleszczewi mamy z numerem 40 Filipa Ochockiego, Sławomira Mędelka z numerem 4, Jakuba Kraszewskiego z numerem 7, Charlie Romnala z numerem 15, Jana Sobieszka z numerem 18, z numerem 24 Krystiana Jóźwiaka, 25 Dawida Chodzińskiego i numer 45 Tomasz Sitek. Drużyny TPS-u z niemieckimi połokami w Banaszach i Bramce, 5 Aleksander Wędkowski, 7 Kacper Koźmierczak, 12 Adrian Kuczycki, 15 Jan Łuskowiak, 16 Mikołaj Sobczak i 17 Daniel Leszkiewicz. Trenerem drużyny TPS-u Winogrady jest pan Wojciech Martinek. A ja jeszcze korzystając z chwili wolnego chciałbym serdecznie powitać zarząd klubu TPS-u Winogrady w osobach pana Zenona Mieczysława i pana Andrzeja Juskowiaka oraz naszego kasztanizma pana Krzysztofa Rokańczaka. Szanowni Państwo, powoli zaczynamy mecz. Życzę Państwu wielu dobrych wrażeń, wielu bramek i dobrych emocji i życzymy wszystkiego dobrego na tym meczu. Oh!
O! Jak Kuba wczoraj! Siorka! Thank you.
Kuba, ty słuchasz mnie? Raczej, raczej.
W sumie bym te nogi wyprzedził, ale chyba nie będą mnie czekać.
Serdecznie przepraszam, a mianowicie przedstawię trójkę rozjemców dzisiejszego spotkania. Głównym trenerem jest pan Maksymilian Rydlewski, a asystentami na liniach pan Jakub Gryn oraz pan Oliwier Pęcak. 25 minut meczu za nami, na razie bezbramkowy. Mam nadzieję, że za chwileczkę te drużyny obie dodadzą nam więcej emocji, na razie nasza kapitana muzyka, no i gramy lepiej. No!
Karolę. A to jeszcze w zanim. Tymczasem sędzia, przepraszam. Pół godziny. Smolony, przepraszam. Tymczasem ty sędzia. Sędzia, przepraszam, smolony. Kolejna gdzieś. Kaźmierczak.
Brawo!
bramce z numerem 13 Jakub Krawczyk. Ale to jest
Zakończyła się pierwsza połowa spotkania pomiędzy PKS-em Winogrodem i Kleszczewo. Kleszczewo po bramce Krzysztofa Rakajczaka, a drużyna z Winogrodu prowadzi 1-0. Jest zmiany, spokojnie. Trzymają trochę, nie? No. Trzymamy kciuki za drużynę domową, tak my czekamy na pierwszy gwizdek i zaczynamy. Nie,
A moje emocje tam i tak. No właśnie! A nie, bo ten leży i dobry!
Korzystając z chwili przerwy i kontuzji bramkarza drużyny gości, chciałem tylko zaprosić wszystkich kibiców, którzy dzisiaj zasiedli na trybunach na kolejny mecz TPS-u już 1 czerwca. Tutaj na tym boisku będziemy gościć drużynę KS Luboń i fajnie byłoby, gdybyśmy mogli liczyć na wasz doping. Będzie to bardzo, bardzo ważny mecz dla nas w kontekście już walki o czołowe miejsca w tych rozgrywkach. Będzie zmiana w drużynie gości. Boisko opuści bramkarz grający z numerem 1 Dominik Wesołowski. Dominiku, dzięki za grę. Na boisku w drużynie gościowi jestem w numerze 40 Filip Bochowski. Dawaj!
Nie, on czapkę ma, kiedy w duchu widzieli czapkę zupę. Ale trochę źle przyjechał. Ostatnio było mi nie, ale to nie znaczy, że... Sobota już. Nie, to się robi tak cicho!
Dajcie, to się skusić! Ale to chyba tak! Boisko opuści grający z numerem 6 Adam Pucholski. Dziękujemy za grę. A na boisku powitamy z numerem 17 Danilo Tyszkiewicza. Ruch, ruch, ruch!
Ale już są to nie zrozumiane, że ja tam kawa. Jej, wszyscy stajcie po nowym projekcie, na wrotach. Ale nasze. Po swoich pokobach. To nie moja, ja w Do końca spotkania zostało jeszcze 15 minut, chwila przerwy na regenerację zawodników. Ostatni kwadrans z zawodu przed nami. Podozowa dla drużyny TTS-u i jeszcze 15 minut potrzebujemy dopingu, zwłaszcza tych najmniejszych zawodników TTS-u, których bardzo słychać i którym bardzo dziękujemy za doping dzisiaj.
Nie, 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 nie
słuchaj, ja tak łatwo zabiję ci do roku, jednym3 minuta, boisko Fuszule z numerem 14, Jakub Uszle, a na boisku witamy Janę Skowiaka z numerem 15. W drużynie gości zmiana na boisku pojawi się z numerem 45, Tomasz Sitek i z numerem 18, Jan Sobieszek. Oh,
Na boisku drużynie Kleszczewi z numerem 25 witam Dawida Chłopickiego. Boisko opuszcza grając z numerem 13 Jakub Krawczyk, a na boisko z numerem 16 witam Mikołaja Sobczaka. Rozpoczęła się 90. minuta spotkania i zgodnie z decyzją sędziego zawody trwają przynajmniej jeszcze 6 minut. Ukrajczyka! My czekamy na zdobycie trzeciej bramy! Ukrajczyka! My czekamy na zdobycie!
co my się przeciwamy. Dziewięćdziesiąta minuta spotkania, wynik 2-1, bramka zdobyła drużyna gości. Strzelcem bramki Adam Kutwa. Thank you.
No nie było mi! Koniec spotkania. Sędzia główny zakończył dzisiejsze zawody. Drużyna PPS-u po dwóch bramkach Krzysztofa Latajczaka zwyciężyła drużyna gości Kleszczewo 2-1. Gratulujemy chłopakom. Dzięki za walkę. Dwóch naszym kontuzjowanych dzisiaj. Życzymy powrotu do zdrowia. Życzymy również Kleszczewi w najbliższym meczu, gdzie będzie grała z liderem Smarzędza, żeby tam powalczyła punkty. A my widzimy się tutaj za 2 tygodnie. 1 czerwca o 12 w sobotę podejmować będziemy drużynę z Lubania. I niesiemy na was do punktu. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Miłego popołudnia, miłego weekendu i do zobaczenia. Thank you.